Mógł je nazwać w godzinę. Pies rodzaj, kot rodzaj, żyrafa rodzaj, słoń rodzaj. Adam miał nadzwyczajne IQ, przecież wyszedł prosto z ręki Boga. Potrafił chodzić, mówić, nazwać zwierzęta i ożenić się. Wszystko już pierwszego dnia. Naprawdę był bystry. Jak duża była arka? Ateista powie, Noe nie mógł wprowadzić zwierząt do arki. Pytam wtedy, a ile ich było? On na to, nie wiem. Pytam, cóż, a jak duża była arka? On na to, nie wiem, ale wiem, że nie mógł tego zrobić. Aha, rozumiem. Więc tak to działa. Uważają, że 18 lub 20 miliardów lat temu nic wybuchło w wielkim wybuchu i uczyniło wszystko, a potem 4 miliardy 600 milionów lat temu planeta wychłodziła się i powstała skalista powierzchnia. Tak, chłopcy i dziewczynki, tak mówią podręczniki. Według podręcznika, gdy Ziemia się formowała, była gorąca jak księżyc, z ogromnymi ilościami kipiącej lawy, ale skały powoli wchłonęły tlen. Zauważ, ten podręcznik mówi, że zawartość tlenu była zerowa, ale skały go wchłonęły. I to jest w podręcznikach. Nic tam nie było, ale skały to wchłonęły, tak? Skały wchłonęły tlen, potem zaczął na nie padać deszcz i utworzyły się oceany, bo padało przez miliony lat. Wytworzyły się wielkie oceany. W ich wodach bulgotała zupa złożonych substancji chemicznych. Przemiana tej chemicznej zupy w żywy organizm następuje bardzo powoli. Ona się wręcz zatrzymała, a nawet się nie zdarzyła. Tak jest powolna. Podręcznik mówi, że pierwsze samoreplikujące się systemy musiały pojawić się w tej organicznej zupie. Według ich teorii, 20 miliardów lat temu był wielki wybuch. 4 miliardy 600 milionów lat temu Ziemia się schłodziła, na skały padał deszcz, zmienił je w zupę, która ożyła 3 miliardy lat temu. Ta pierwsza forma życia znalazła chętnego do ślubu. Niezły wyczyn. Znalazła też coś do jedzenia i powoli ewoluowała w to, co dziś widzimy. Prababcia była zupą? Kiedyś zaproszono mnie do koledżu. Ich warunek był taki. Możesz przemawiać do studentów, jeśli nasi profesorowie będą mogli zadać ci każde pytanie. Chcemy pokazać studentom, jak głupi są chrześcijanie. Powiedziałem, będę zaszczycony. Gdy tam dotarłem, na sali było 6 profesorów i studenci. Czułem się jak Daniel w jaskini lwów. Powiedziałem, mam tu swoje wykresy i wierzę Biblii. Biblia mówi, Bóg uczynił wszystko 6000 lat temu, a 4400 lat temu był wielki potop, który zniszczył świat. Noe zachował 2 zwierzęta z każdego rodzaju, nie z każdego gatunku. W arce były tylko podstawowe rodzaje. Nie ma wątpliwości, że od tamtego czasu pojawiło się bardzo wiele odmian. Potem powiedziałem im, w co oni wierzą, bo większość z nich tego nie wie. Wy wierzycie, że 20 miliardów lat temu był wielki wybuch. 4 miliardy 600 milionów lat temu Ziemia się wychłodziła, przez miliony lat na skały padał deszcz, zmieniając je w zupę, która ożyła 3 miliardy lat temu. Pewien profesor trochę się zdenerwował. Spytał, czy wie pan, że na świecie są setki ras psów? Powiedziałem, że wiem. Spytał, chce pan powiedzieć, że wszystkie pochodzą od 2 psów z Arki? Chce pan, żebym w to uwierzył? Odparłem, a czy pan wie, czego pan naucza swoich studentów? Naucza pan, że wszystkie psy na świecie pochodzą od skały. No i nie miał więcej pytań. Po jednej z debat podeszła do mnie zdenerwowana kobieta i powiedziała, pana zdaniem wierzymy, że pochodzimy od skały. To nieprawda. Ja na to, ależ proszę się uspokoić. Czy wierzy pani w ewolucję? Odpowiedziała, tak, jestem profesorem na tym uniwersytecie. Powiedziałem, proszę więc powiedzieć, skąd pochodzimy? Odpowiedziała, pochodzimy od makromolekuł. Spytałem, skąd one pochodzą? Odparła, z oceanów, z prebiotycznej zupy. Spytałem więc,
Jak powstała ta zupa? Powiedziała, cóż, przez miliony lat na skały padał deszcz. Widać było, jak powoli to do niej dociera. Czyżbym naprawdę wierzyła, że pochodzę od skały? Tak, proszę pani, bez wątpienia. W ten sposób poznałem jej myśl przewodnią. Do drewna mówi, ty jesteś moim ojcem, do kamienia ty mnie zrodziłeś. Oto i dziadek. Odkryłem też życiowe motto mojego taty. Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest szalony i źle się ma. No dobrze. Biblia mówi, że ziemia była pełna przemocy. Każdy był niegodziwy. Ludzie byli zepsuci i Bóg powiedział do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę. Noe powiedział synom, chłopcy, idźcie po drewno, musimy zbudować łódź. I zbudowali dużą łódź. Po potopie syn Noego miał syna i nazwał go Arpachszad. Dlaczego ktoś nazwał syna Arpachszad? Jak takie dziecko ma przeżyć w przedszkolu? Jak się nazywasz, chłopcze? Arpachszad. Jak to się pisze? Nie wiem. Nikt nie wie. Pewnego dnia mały Arpachszad siada na kolanach dziadka i pyta, dziadku, mam pytanie. Dlaczego jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie? Gdzie są inni? W końcu taka myśl pojawi się w jego głowie. Dziadek wtedy opowie mu historię o potopie. Tak naprawdę jego dziadek będzie żył tak długo, że opowie tę historię także Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Ludzie wtedy długo żyli, zaraz po potopie. Do dziś przetrwało 270 legend o potopie, nawet w kulturach, które nie znają Biblii. Hawajczycy mieli legendę mówiącą, że długo po śmierci Kuniuhona, pierwszego człowieka, świat stał się strasznym i podłym miejscem. Został jeden dobry człowiek, który nazywał się Nuu. Zbudował wielkie kenu, a na nim dom, w którym zgromadził zwierzęta. Wody zalały całą ziemię i zabiły wszystkich ludzi. Uratował się tylko Nuu z rodziną. Ciekawe, jedna rodzina zachowana w ogromnym kenu. Przypomina to biblijną historię, prawda? Chińczycy mają historię, która jest jedną z najstarszych historii na świecie. Według tej historii ojciec ich cywilizacji nazywał się Fuhi. Fuhi, jego żona, trzej synowie i trzy córki uciekli przed wielką powodzią. Po potopie byli jedynymi ludźmi na ziemi. I ponownie zaludnili świat. To także brzmi jak biblijna historia, prawda? Indianie Toltek w Meksyku mają taką legendę. Pierwszy świat trwał 1716 lat i został zniszczony przez powódź, która zakryła najwyższe góry. Tylko jedna rodzina, Cox-Cox, przeżyła. 1716 lat. Cóż według Biblii było 1656? Nieźle, jak na legendę liczącą sobie 4000 lat. Podejrzewam, że nawet opowieść o Atlantydzie to legenda o powodzi. Podczas gdy ludzie byli w arce, cały świat zatonął. Dlaczego jest aż 270 legend o potopie? Myślę, że z powodu potopu. To moja teoria. Jeśli popatrzymy na Turcję, daleko na prawo jest góra zwana Ararat. Na mapie Turcji jest nazwa Nuhun Gemesi, co znaczy duża łódź Noego. Można do niej podjechać. Trasa liczy 5 kilometrów. Biblia mówi, że Arka osiadła w siódmym miesiącu. Ciekawe. Niektórzy sceptycy mówią, że to niemożliwe, bo potop trwał rok. Potop tyle nie trwał. To Noe był w arce przez rok, ale wielkie obszary ziemi były pod wodą wystarczająco długo, by każdego zatopić.
Tak naprawdę Arka dotknęła dna w 7 miesiącu. Dlaczego wyszli z niej dopiero w 13? O tym mówimy na 6 DVD. Biblia mówi, że Arka osiadła 7 miesiąca na górach Ararat, ale nie podaje, że na tej konkretnej górze Ararat. Mogła, nie wiem, ale tego nie mówi. Są co najmniej cztery teorie na temat tego, co stało się z Arką Noego. Niektórzy mówią, że rozebrano ją i użyto drewna do budowania. Bo przecież gdy Noe wyszedł z Arki, to jakie duże były drzewa? Mniej więcej takie. Trudno z tego zbudować dom. Niektórzy twierdzą, że zgniła i rozpadła się. Możliwe. Inni sugerują, że nadal jest na górze. Ciągle jej szukają. Potem wracają i mówią, prawie znaleźliśmy. W przyszłym roku spróbujemy jeszcze raz. Może i tam jest, nie wiem. Ci, co myślą, że jest na górze, ciągle jej szukają. Nie mam nic przeciwko. Tylko mówię, że nie ma pewnego naukowego dowodu, że jest na górze. Inni myślą, że jest w dolinie, bo są małe szanse na to,